Ja, o ty pieronie, ino przyjdziesz do dom, o ty pieronie, jo z tobą pogodą. Zaczynaliśmy z Biffem jako trio, oprócz naszej dwójki jeszcze z naszym obecnym basistą Michałem Fajfem. Później się to jakoś rozeszło po nagraniu płyty Pielgrzymka Psów Pogodno. Zagraliśmy razem w dwójkę, myślę, że około 50 koncertów Nie, no czterech. akustycznych. Ale 54. żeśmy koncertowali za granicą, Za prawda? granicą. W Anglii, Często w koncertowaliśmy za Niemczech. granicą. Nazbierało się tyle tych piosenek i wszyscy jakby z naszej najbliższej rodziny Hajle Sylwestrzańskiej je znali. Myśmy zawsze chcieli nagrać te piosenki właśnie z kolegą Fajfem i z kolegą Kozłowskim jako sekcja. Wszyscy je chcieli grać. Wszyscy je chcieli, tak naprawdę wszyscy je chcieli grać, a my chcieliśmy tylko z nimi, w sensie z Kozłowskim i z Fajfem. No i tak pomału, pomału, pomału zaczęliśmy je ogrywać, potem nagrywać. A teraz będziemy wydawać tę płytę. Krzysia Zalewskiego, naszego Darka Sprawkę, Karen od Czesława. Kto tam jeszcze fajnie gra? Marcin Bors. Naszego producenta, tak. Jest jeszcze kilkanaście śladów niezidentyfikowanych, których być może się dowiemy gdzieś tam po drugiej stronie, jak już będziemy, albo tam jak się spotkamy wszyscy. Ktoś zagrał na Hammondzie, ktoś zagrał na wiolonczeli. Nie wiemy kto. Jak to się mówi? Kołowrotek. Nie, po prostu wylądowaliśmy tam i tam zrobiliśmy tą To płytę. jest taki cyr w głowie karuzela w dupie. Karuzela. Tak. Teraz tam mieszkamy. Wrócimy na Śląsk, będziemy wracać na Śląsk, jesteśmy Ślązakami. Nasz przyjaciel Marek, tak zwany bałagan art.pl, mieszka tam, jest baza. Mieliśmy tam próby przez 1,5 roku. A ponieważ to było najłatwiejsze, że tak powiem, miejsce do zdobycia, bo nasz basista jest z Kołobrzegu, a perkusista ze Szczecina i był on im po prostu Jest to najbliżej. strasznie daleko stąd. To jest strasznie daleko stąd, 500 kilometrów stąd. Musieliśmy tam się po prostu spotykać, bo to jest fajne Do miejsce. najbliższej stacji kolejowej jest 50 kilometrów. Wyobrażacie sobie coś takiego? A Kochani, halo, halo, do jest, stacji benzynowej 11. wiecie, że są takie miejsca w Polsce, gdzie jest do najbliższej stacji kolejowej 50 kilometrów? My właśnie tam mieszkamy. Zachodniopomorskie, myślę pomorskie. Pojedziemy sobie do Olsztyna, do Białegostoku. Lubuskie. Spokojnie, spokojnie. Omijamy Warszawę, omijamy Katowice, Wrocław, Kraków i takie tam, nie? Tak. Polska on. Polska on.